miejsce widokowe na złą pogodę. Most na drugą połowę kempingu. W tym miejscu można się schłodzić po saunie. Jesteśmy na kempingu Melke Wolbertum. Bretum właściwie. U samego podnóża lodowca. I pod takim wodospadem. Kemping pięknie położony pomiędzy skałami w dolinie. Tu wodospad, a tam lodowiec. A tak my będziemy jedli zaraz obiadek. Idziemy cały czas w kierunku lodowca, a dołem ta piękna rzeka nam szumi. Pięknie skinioma. No wciąż idziemy w kierunku lodowca, ale po drodze strumień i wodospady. A z tyłu ten wodospad co u nas na kempingu. Idę, słuchajcie, pod tym wodospadem. Au! Jeszcze w XVIII wieku w tym miejscu był lodowiec, gdzie stoimy. No i doszliśmy do lodowca. Tutaj po lodowcowe skały, wyrzeźbione, takie płaskie, olbrzymie powierzchnie. Też fajnie zobaczyć. Super. Tu dołem szlifował, górą łamał. Tak, super. Można geografii dzieci uczyć.
i schodzimy już na dół na kemping. Można też wjechać tymi samochodzikami na górę. Droga na lodowiec przez wodospad. Stąd widać całe okazałości. Jesteśmy u nas na kempingu, na punkcie widokowym. Widok na wodospad, który jest obok. Jeden lodowiec. Wysokość 355. Z tego wodospadu. Metrów. Tam jest jeden lodowiec i tam lodowiec, na którym byliśmy wcześniej. Ale stąd wspaniale go widać. A to widok na nasz kemping. A i nasz kamper stoi. Super kemping. Trafiliśmy na niego dzięki Kiki Świat, który tutaj był kilka lat temu i też pokazał. Ale widok na lodowiec piękny. A tam elektryczny kamper jedzie. A tu piękny widok kempingu, na którym zatrzymaliśmy się. Melke Wolbertum. Takich różnych zakamarków. Przejść pomiędzy skałami. A tu jest wejście do jaskini jaskiniowców. Zobaczmy. Wow. Jaskini są ławy. Palenisko, ruszt na grilla, miejsce na ognisko. Nawet szufelkę masz. I można tu sobie siedzieć. To są ławy na leżenie. A tu okienko? A tu wyjście. A tu wyjście, gdzie skórką zasłonięte, jak u prawdziwych jaskiniowców. If you want to rent, o, dobra. Widzisz, co można wypożyczyć. Można to wynająć i robić tu imprezę. Miejsce widokowe na złą pogodę. I ujście strumyka do rzeczki. I tam most na drugą połowę kempingu. W tym miejscu można się schłodzić po saunie. Takie ławeczki, że można usiąść i sobie coś zjeść.
No i musimy już jechać. Jest tak. Most wiszący na rzece przed Ottą.